Dobrze na koniec rekolekcji postawić pytanie najważniejsze, podsumowujące wszystko, jednocześnie najbardziej istotne, bo odpowiedź na to pytanie nie uciekła, nie ulotniła się zbyt szybko. Pytanie o to, co jest najważniejsze w życiu. Pytanie o najważniejsze prawo, najważniejsze przykazanie, zasadę, która rządzi życiem. Z takim pytaniem przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie, oczywiście w intencji całkiem innej. Chcieli go podchwycić w mowie. Pytali o najważniejsze przykazanie, a sami wyliczyli, że w Biblii jest 613 różnych przykazań. Bardziej ogólnych czy mniej. 365 nakazów, tyle ile dni w roku. I 248 zakazów, tyle ile kości ma człowiek w swoim ciele. Jeżeli wskaże na jedno przykazanie, to znaczy, że innymi przykazaniami gardzi, odcina się od nich. Będzie go można oskarżyć. Ich intencja była podstępna. Jezus, jak wiemy, wskazał na jedno. Odpowiedział jednym zdaniem, które było już w Starym Testamencie objawione. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszystko się zawiera w tym jednym, w miłości. Wszystko, cokolwiek mamy czynić, do czego jesteśmy wezwani, do czego jesteśmy posłani, to miłość. No dobra, no ale co to jest ta miłość? Wszyscy o niej gadają. Wszyscy o niej piszą, wszyscy o niej śpiewają. Co to jest ta miłość? Jak ją rozumieć? I na to pytanie, które zadali uczniowie Jezusowi, Jezus odpowiedział przepiękną przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Oto droga między Jerychem a Jerozolimą. Pobity człowiek leży na drodze. Prawdę powiedziawszy, nie wiadomo, dlaczego pobity. Może był coś komuś dłużny, więc oberwał. Może zaczepiał kogoś w mieście, więc go dopadli i mu wtukli. Albo też go po prostu napadli, aby go ograbić. Ale to jest mało ważne, dlaczego jest pobity. To po prostu jest nieistotne. Jest ranny. Potrzebuje pomocy. Idzie urzędnik. Zobaczył. I poszedł dalej. Widzieć czyjąś biedę to nie jest miłość. Widzieć, że tamci są głodni, tamci smutni, tamci zapłakani, to nie jest jeszcze miłość. Szedł Lewita, pobożny, na pewno się spieszył do synagogi, żeby ją otworzyć na modlitwę. Ujrzał i użalił się. Jaki to świat okrutny. Ludzi tłuką, niesprawiedliwy, i poszedł dalej. Nic ten nie zyskał z jego żałości i z jego widzenia. Widzieć i żalić się, użalać się, współczuć, to nie jest jeszcze miłość. Najczęściej wzruszają się w Europie Wielkiej Brytanii mężczyźni i najczęściej w Wielkiej Brytanii mężczyźni tłuką swoje żony. Jedno się na drugie w ogóle nie przekłada. Sentyment, współczucie, łatwe łzy w oczach o niczym nie świadczą. I szedł trzeci, najgorszy. Każdy Żyd wiedział, że Samarytanie to są po prostu ludzie nieuczciwi, zdemoralizowani, zniszczeni. Nawet w sądzie żydowskim nie mogli być świadkami, bo oni zawsze kłamią. Ujrzał, wzruszył się i dotknął się biedy pobitego człowieka. Jak tam umiał, opatrzył jego rany, ustąpił miejsca na ośle dla rannego, zaprowadził do gospody, zapłacił za opiekę nad nim, a nawet obiecał, że będzie myślał o
owym pobitym, gdy będzie wracał i coś braknie, to dopłaci. O, i to jest miłość. Miłość musi być sprowadzona do konkretu. To nie piękne słowa. Nie bukiet emocji. To konkret życia. To konkret dobra. Taki konkret jak konkretne były gwoździe, które przedziurawiły Jezusa. Jak konkretna była krew, którą znaczył szlak między pałacem przy placu Litostrotos a wzgórzem Golgoty. To była konkretna miłość. Chrześcijaństwo nie jest religią słowa. Chrześcijaństwo jest religią słowa, które stało się ciałem. I to jest zasadnicza różnica. Bo pięknych słów na tej ziemi mieliśmy całe stosy. Pięknych obietnic, utopii, kreślenia wizji wspaniałych. Kapitał Karola Marksa, Mein Kampf Adolfa Hitlera, czerwona książeczka Mao Tse-tunga, zielona książeczka Kaddafiego i stosy innej makulatury, słów idiotów, które nigdy nie stały się ciałem. Zgniły, a smród z nich do tej pory oczadza całą planetę. 123 miliony ofiar komunizmu. 60 milionów ofiar faszyzmu. A wszystko wyrastało ze słów. Głupich, pustych, wielkich słów. Jezusowi o inne słowa chodzi. Takie, które się stają ciałem. Takie, o których mówi Biblia na pierwszej stronicy, gdy mówi o stworzeniu świata. Rzekł Bóg i stało się. Rzekł i stało się. To są słowa Boże. I szatan, który mówił człowiekowi, będziesz jako Bóg, rzekł i nigdy się nie stało, choć człowiek im uwierzył. W swej głupocie poszedł za jego słowami. Nigdy nie stały się ciałem. Zwodziły obietnicami, złudzeniem, mamiły. Chrystus mówi o konkrecie miłości. Nie ten, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz kto wykonuje wolę Ojca. Nie spuchnięte warki od gadania. Nie kolana wielbłądów nas zbawią. Lecz to, co z tych słów i z tych modlitw wynika. To nie znaczy, że modlitwa nie jest ważna. Absolutnie. Jest człowiekowi niezbędna. By wiedział, dlaczego ma być dobry. Jest niezbędna. Bo tak łatwo da się oczadzić tym wszystkim propozycjom tego świata. Ale na słowach, nawet modlitwy, nie może się skończyć. Będziemy rozliczani z konkretnego dobra. I to jest najczęściej nasz problem w życiu także. No czy nie tak? Narzeczeni jakże łatwo wydobywają z zanadrza piękne słowa. Wszak kobiety to lubią.
A mężczyźni wiedzą, że trzeba wielkich słów użyć. Maj, słowik śpiewa, pełnia księżyca, lipa kwitnie, oni na ławce, w parku, o niej szepcze, kocham. 3 miesiące po ślubie słowik zdech. Księżyc zaszedł chmurami. Lipa zwiędła. Na ławce jakieś inne ptaki nasrały, nie ma gdzie siąść. Po co w ogóle z nią siedzieć? Co z nią gadać? A to jak się kochają, to słyszą wszyscy w całej chałupie. Przekleństwa, trzaskanie drzwiami, wyzywanie się wzajemne, czasem talerzem o podłogę. I co się stało? Co się stało? Nie umieją słów wielkich zamienić na miłość, która ma zawsze postać drobiazgu. Miłość się z drobiazgów składa. A co ci po słowie kocham, jak ci wlezie brudnymi buciorami na świeżo umytą podłogę? Co ci po słowie kocham? Nie zwracacie uwagę na to, że on zmęczony, ty zmęczona. Co ci po tym słowie wtedy, gdy nie umie się włączyć w troskę o chore dziecko? Nie chce mu się zleść o 2 w nocy, żeby do apteki po lekarstwo pojechać, bo brakło? Co ci po tym słowie wtedy? Po owocach poznajemy miłość. Po owocach ją poznajemy. Jezus bardzo konkretnie mówił: niemożliwe jest, żeby dobre drzewo wydało zły owoc. Niemożliwe jest, żeby złe drzewo wydało dobry. Niemożliwe. Drzewo się poznaje po owocach. Wydaje się, że jedną z najpiękniejszych rozmów na temat miłości, a na pewno jest to rozmowa niezwykle ewangeliczna, to słynny dialog w musicalu Skrzypek na dachu między starym Żydem, mleczarzem Tewi, a jego żoną. Siedzi na zydelku, patrzy, a jego żona zaczynia mąkę na ciasto. Nagle ni stąd, ni zowąd formułuje swoje pytanie: czy ty mnie kochasz? A co ci, staremu, odbiło? Nigdy mnie o to nie pytałeś. No właśnie. Rodzice dogadali się między sobą, podpisali kontrakt przedmałżeński, bo tak było wtedy. Później sprowadzili cię w orszaku ślubnym, weselnym do mnie, do domu. Kolejne lata, kolejne problemy, sprawy. Jesteśmy starzy, a ja cię nigdy nie zdążyłem zapytać, czy ty mnie kochasz. Powiedz mi, kochasz mnie? Ludzie, mój chłop zwariował. 4 dzieci mu urodziłam i wychowałam, a on mnie pyta, czy ja go kocham. No ale kochasz mnie? A kto pierwszy staje w domu, zadaje bydu? Kury karmi, miał bzika na punkcie kur. Każdą po imieniu znał, nie chrzcił je, bo to Żyd, ale nadawał im imiona. I tak często bywa, że to mąż ma hobby, a żona dba, żeby hobby mu nie zdechło. Ona tak robiła, temu to śpiewa, prawda? Kto przygotowuje śniadanie i kanapkę na drogę, żebyś miał co przegryźć, jak będziesz do mleczarni jechał z mlekiem? No ale powiedz, kochasz mnie? A kto pamięta o białym obrusie, żeby był na święta? Zapala świece szabatowe. Piecze placki, które najbardziej lubisz, żeby święta były piękne i ci smakowało. I tak trwa ta dziwna rozmowa.
Jakby ona się bała tego słowa, a w sumie odpowiada najpiękniej jak można i jeszcze ewangelicznie. On to zrozumie. W pewnym momencie wstaje, ucieszony podbiega do niej, chwyta ją za te ręce ubrudzone w mące i targa do tańca wokół stołu, bo po raz pierwszy w życiu zrozumiał, że przecież to wszystko byłoby niemożliwe bez miłości. Bo to jest właśnie miłość. Tak, to jest właśnie miłość. Rzeczywiście możemy zdziwieni słuchać opisu sądu ostatecznego. Gdy Jezus mówi o błogosławionych, zaprasza ich do nieba, bo zarobili na niebo. A czym zarobili? Kromką chleba? Zarobili szklanką wody? Odwiedzinami u chorego? Codzienną dobrocią wobec tych, którzy obok niego mieszkali? Radością? Życzliwością? Sympatią? Tak się kupuje niebo. Nie ma innego sposobu. Miłość to konkret. Ona, jak owoc na drzewie, wskazuje, że drzewo jest dobre, że nie ma problemu, że to, z czego czerpie, na czym budowało swoje kolejne gałęzie, było po prostu dobre. Tak Jezus uczy. Jest takie kazanie Jezusa wstrząsające dla apostołów, gdy szli drogą, na marginesie to tą samą, która była w przypowieści między Jerychem a Jerozolimą. I oto zatrzymał się Jezus przy zielonym drzewie figowym i zaczął szukać owoców, a było takie ładne, a wyrośnięte, a rozrośnięte, a tyle liści zielonych na nim. Nie było ani jednego owocu. Jezus przeklął je i natychmiast uschło. I byli przerażeni apostołowie mocą Jego słowa. Co się to stało? To było kazanie bez słów, że zawsze Jezus czeka na owoce, na konkretną dobroć. Rachunek sumienia z miłości jest bardzo prosty. Jezus mówił do uczniów, czyli także do nas, że macie być solą ziemi. Sól. Zwykle się tłumaczy, że konserwuje. Teraz nikt nie korzysta z takiej zdolności soli. Wystarczą nam lodówki i naczynia próżniowe. Sól dalej jest potrzebna, aby nadać smak. Szczypta soli jest potrzebna, by smakowało. I to też to może oznaczać i oznacza. Macie być solą ziemi, czyli tymi, przy których życie smakuje lepiej. Przy których życie jest smaczniejsze, lepsze. Rachunek sumienia z miłości bardzo prosty. Jak smakujesz? Jak smakujesz ludziom? Czy dobrze być swoją żoną, mężem, bratem, siostrą, koleżanką, przyjacielem, znajomym, córką, synem? No widzisz, są tacy ludzie, którzy tyle jadu mają tuż pod skórą, że każde spotkanie z nimi to okropnie rozwala wszystko w głowie i pluby człowiek, aby z gęby wypluć tę gorzkość i chętnie by ich omijał, żeby więcej nie spotykać. I są tacy ludzie, z którymi człowiek chce się bardzo spotkać,
i daleko jedzie, aby być z nimi przy święcie i zaprasza ich, by z daleka przyjechali, by byli z nimi przy stole świątecznym, bo z nimi jest dobrze. To jest sprawdzian miłości. No cóż z tego, że będzie w górnym C śpiewała najgłośniej w kościele, w pierwszej ławce, jak zołza taka, że nie ma z nią jak wytrzymać. Wszystkim zatruwa życie. No cóż z tego, że biega na kolejne nowenny, różaniec wytarty do surowego drewna, jak w domu się nie idzie z nią dogadać. Wszystkimi skłócona. Cóż z tego? Nie przesadza. Pamiętasz Jezusowe wspomnienie i upomnienie? Jak przyjdziesz do świątyni i chcesz swój dar złożyć, a przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, daj se spokój. Wróć się do brata i się pojednaj z nim, a później przyjdź i dar swój złóż, jeżeli chcesz. Co, chcesz do Boga dotrzeć, omijając swoich bliskich? Trzeba to zrozumieć. Trzeba to zrozumieć, że na tym właśnie polega chrześcijaństwo. Święty Jan Chryzostom, ojciec Kościoła, napisał, że najważniejszym znakiem chrześcijanina rozpoznawczym jest jego miłość, dobroć. Już w Dziejach Apostolskich odnotowali, że poganie byli zadziwieni. Popatrzcie, jak oni się miłują. No tak, to jest zadziwienie, że oni chcą być razem, że oni tak bardzo się nawzajem szanują, że są otwarci na innych, są dobrzy. Jest takie nowoczesne opowiadanie o małżeństwie. Gdzieś tam mieszkali, już dzieci swoje odchowali. Porządni, normalni, zwykli. Tylko on czasem ją tak zawstydzał, bo przy bylej okazji wytykał jej, że ona nic nie rozumie. To jak refren się pojawiało w jego komentarzach. Ty nic nie rozumiesz. Pytała o wybory, pytała o mecz, pytała o cokolwiek. Ty nic nie rozumiesz. To ją tak upokarzało, no ale co miała robić? Nerwowy chłop i tyle. I tak ją widzi, tak ją ocenia. Ale przykre to było dla niej. Pewnego dnia światło zgasło. Wyraźnie bezpieczniki wysiadły. Ma iść naprawić owe bezpieczniki, do piwnicy zejść. I do ona mówi mu, weź sobie jakieś światło, bo tam strome schody. Ty nic nie rozumiesz. Ja tam byłem 1000 razy. Na pamięć znam każdy stopień. No i gorąbło. Poraził go prąd. Karetka. Wzięli porażonego prądem do szpitala. Ona z nim pojechała. Najmocniej chwyciło mu, sparaliżowało struny głosowe. Nie mógł nic z siebie wydobyć. A ona przy łóżku szpitalnym czuwała całą noc, cały dzień. Czasami drzemała na tym krześle, który pozwolili jej tam postawić. Wycierała jego spragnione wargi. Próbowała karmić, mówiła do niego. Wreszcie puściło mu głos i mówi do niej, ja nie myślałem, że tak bardzo mnie kochasz. A ona powiedziała mu po raz pierwszy w życiu, ty nic nie rozumiesz. I rozumiesz, że miłość była w tym wszystkim, cośmy przechodzili,
w tym, że tamto wytrzymywałam, w tym wszystkim, co było przykre, ale przecież nie wybuchnęłam krzykiem, też w tym była miłość. Dobrze się składa, że kończymy rekolekcję w Niedzielę Palmową, bo Niedziela Palmowa nam przypomina, co warte są słowa. Ale gardłowali w Niedzielę Palmową. Niech będzie królem całej Jerozolimy. Witamy go, Hosanna. I te same gardła w piątek wrzeszczały przed Pałacem Piłatowym. Na krzyż z nim. Śmierć dla niego. Bo udawał, że chce być królem żydowskim. Oto tyle warte są słowa, które nie stają się ciałem. Chrystus od początku przygotowywał nas do swojej męki i cokolwiek powiedział i zapowiedział, stało się, choć kosztowało go to bardzo wiele. Oby w naszym życiu, w naszej codzienności słowa dobre, które tutaj słyszymy w sakramencie pokuty, słowa poprawy, nasze amen przy Komunii Świętej potwierdzające, że przyjmujemy to, co nam Bóg daje, by te wszystkie słowa stawały się w naszym życiu ciałem. Amen.